Zima wróciła, w zasadzie jeszcze nie odeszła, no ale dzisiaj takie warunki dosyć zimowe. Wracam do tematu, czy bieganie ultra jest zdrowe? Nie jest zdrowe. Nadal podtrzymuję to, że bieganie ultra nie jest zdrowe. Rosyjscy badacze, lekarze sportu, dziedziny sportu i nie tylko, określili limit dziennego kilometrażu, który wpływa prozdrowotnie na organizm. 7 km dziennie, no do 10 maksymalnie. Wtedy wpływasz odpowiednio na swój organizm. Wszystko powyżej, każde ultra, to jest wyniszczanie organizmu. Dlaczego o tym mówię? Zwłaszcza w tym okresie, kiedy to świństwo krąży wokół nas. Wirus atakuje ludzi, zwłaszcza, właściwie wszystkich atakuje, ale najgorzej przechodzą go ludzie z małą odpornością. Ja ciągle mówię, że dbaj o swoją odporność, biegaj, ruszaj się. Tak, zgadza się. Dzisiaj wyszedłem na raptem 6 km. W tym okresie trudniejszym dla nas wszystkich będę biegał ciutkę mniej. I dlatego nie pochwalam naprawdę tych wszystkich biegaczy, którzy teraz organizują się i chcą biegać ultra na własną rękę. Pierwszej jakości głupota. Jeżeli jesteś ultrasem, ultraską, to zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo wycieńczasz, osłabiasz organizm biegiem ultra. Ze swojego doświadczenia powiem tylko tyle dla tych, którzy jeszcze nie biegali ultra, chcą biegać. Po każdym ultra właściwie biegacz jest podatny na ataki wszelkich wirusów, świństw z zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że niejednokrotnie po biegu łapiesz podwyższoną temperaturę, jesteś odwodniony, jesteś wypłukany z wszelkich minerałów. Nie ma żadnych wartości odżywczych w twoim organizmie. Po to jest ten okres regeneracji, żeby później dojść do siebie. Ale fajnie pada. A nie, żeby biegać ultra w momencie, kiedy rząd prosi, nakazuje, żeby siedzieć najlepiej w domu, a jeżeli już wychodzić, to unikać skupisk ludzkich. Dlatego jeżeli masz możliwość, oczywiście wychodź, biegaj, podtrzymuj swoją formę. To już jest taki okres, że właściwie ta forma już prawie jest na górce. U większości już jest. Ale pamiętaj, że biegacz też jest narażony na tego wirusa. Zwłaszcza biegacz, który nadużywa kilometrów. Także słuchajcie, nie przejmujcie się. Wiem, że motywacja spada nawet u mistrzów. Czytam w necie, nawet u mistrzów spadła motywacja. Mówią, że nie widzą sensu dalszych treningów. Bzdura. Nie poddawajcie się, zwłaszcza wy mistrzowie. Wy ultrasi, najlepsi, najszybsi. Ja wiem, że umknęły wam zawody, że często zarabiacie na tych biegach, że to jest wasz sens życia. Przeczekajcie to. Nie panikujcie. Pamiętajcie, że wielu biegaczy was ogląda, słucha. Jest to dla nich też ważny moment, jak zachowają się ich idole. Także pamiętajcie, co powiedzieli Rosjanie. Do 7 km dziennie. Owszem, minie ten wirus. Zwiększymy. My ultrasi nie potrafimy za bardzo biegać mniej tych jednostek, tych kilometrów. Dlatego, kiedy minie wirus, wrócimy do swoich planów. Natomiast obecnie biegamy do 7, maksymalnie 10 km i najlepiej w pojedynkę. Żeby nie narażać siebie i innych, żeby zwalczyć tego syfa. A warto wyjść, bo jak widzicie, w lesie jest pięknie, w lesie zyskujemy moc energii, odbudowujemy się.
nie panikujmy, zastosujmy się do zaleceń, a dzięki temu szybciej wróci to wszystko do normy. Także życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hej!